W dzisiejszych czasach rzadko zdarza się, żeby jakiś miniserial wrzucony bez większej promocji na Netflixa był szeroko komentowany już po miesiącu od premiery. Jest to tym bardziej wyjątkowe, ponieważ Reniferek autorstwa Richarda Gadda to jest bardzo kameralne show, to jest bardzo kameralny serial oparty o prawdziwe doświadczenia samego autora tekstu, który zresztą gra główną rolę, a jednocześnie zaprosił do współpracy zaledwie garstkę aktorów, którzy wypełniają ten mały świat głównego bohatera. I biorąc pod uwagę, jak pod względem produkcyjnym mało efektowny jest to serial, no to warto po tym miesiącu od premiery przyjrzeć mu się, dlaczego stał się takim fenomenem globalnym, dlaczego ludzi tak poruszył. Reniferek opowiada o Donnym Danie, czyli aspirującym komiku, który póki co nie może zrobić wielkiej kariery w stand-upie, pracuje więc w barze i pewnego dnia do tego baru wchodzi kobieta, Marta, zapłakana i Donnie oferuje jej herbatę, ba, oferuje jej herbatę na koszt firmy, ponieważ Marta stwierdza, że nie ma pieniędzy. No i tak zaczyna się gehenna naszego głównego bohatera, ponieważ ten miły gest wzbudza w Marcie ogrom emocji i z czasem staje się stalkerką głównego bohatera. I o stalkingu, a także o wykorzystywaniu jednej osoby przez drugą, przede wszystkim też wykorzystywaniu seksualnym, opowiada ten serial. I prawdopodobnie najważniejszą informacją a propos Reniferka jest fakt, że to jest serial nie tylko napisany przez Richarda Gadda, ale również zagrany, ponieważ to on wciela się w główną rolę do niego Dana. No ale co najważniejsze, co kluczowe, po pierwsze, te wydarzenia z serialu zostały najpierw przeżyte przez samego Richarda Gadda, ponieważ jest to twórca, który no, na pewnym etapie swojego życia chyba odkrył klucz do swojej twórczości. To znaczy Reniferek jest oparty o jego show z 2019 roku pod tym samym tytułem. Reniferek, ponieważ wtedy już opowiadał o swoich doświadczeniach stalkingu, które miały miejsce mniej więcej od 2013 roku do 2017, ale Reniferek serialowy jest też oparty o jeszcze wcześniejsze show Richarda Gadda, czyli Monkey See, Monkey Do. I to było show, które opowiadało o jego doświadczeniach wykorzystania seksualnego. Jako 23-latek został zauważony przez ważną osobę ze środowiska przemysłu filmowego brytyjskiego. No i ta osoba zaczęła go wykorzystywać seksualnie, łudząc, mamiąc jednocześnie go wizją wielkiej kariery. I już ta sztuka z 2016 roku została zauważona i doceniona przez środowisko. Jeszcze dość niszowe, no bo no, nie każda osoba ma okazję wybrać się na jakiś festiwal w Edynburgu, tudzież oglądać jego występy na jakiejś małej scenie teatralnej w Wielkiej Brytanii. Ale już wtedy Richard Gadd zrozumiał, że to jest droga dla niego, żeby chociażby uporać się ze swoimi traumatycznymi doświadczeniami. Zdobył doświadczenie w tym, jak opowiadać historię, żeby ona była terapeutyczna nie tylko dla niego, ale również dla publiczności. Zauważył, że ta obezwładniająca szczerość po prostu procentuje w uwadze ludzi i docenieniu tego, co robi. Dlatego, kiedy zdecydował się napisać serial dla Netflixa, no to już miał tak naprawdę wieloletnie doświadczenie w tym, jak opowiedzieć swoją historię, w jaki sposób, żeby była z jednej strony zrozumiała dla widowni i też, żeby ta widownia mogła coś wynieść z bardzo osobistych, traumatycznych przeżyć samego twórcy. Tylko obawiam się, że dokładnie z tego samego powodu, to znaczy, że te dwie sztuki wystawiał od wielu lat i nic znaczącego się nie wydarzyło, to zgubiła go ta rutyna tych opowieści. To znaczy sukces Reniferka na Netflixie
przerósł jego oczekiwania, a co za tym idzie, szum wokół tego serialu, fakt, że to jest serial oparty na prawdziwych wydarzeniach. Bohaterowie tego serialu są wzorowani na prawdziwych ludziach, którzy no, zrobili krzywdę naszemu bohaterowi. No to nagle się okazało, że jeżeli publiczność nie jest liczona w tysiącach, tylko w milionach, no to pośród tych milionów znajdą się jednostki, które w sposób obsesyjny zaczną szukać i dowiadywać się, kto może stać za tymi fikcyjnymi postaciami. No tak, w internecie rzeczywiście znalazły się osoby, które zaczęły szukać tych osób, które były pierwowzorami dla postaci w Reniferku, ale ja nie wiem, czy ja bym się chciał specjalnie skupiać na tym, co się wydarzyło w internecie, ponieważ internet jest jaki jest i rzeczywiście zawsze może to się wszystko tak skończyć, ale czy z tego powodu ktoś, kto doznał różnorodnych, trudnych wydarzeń w swoim życiu, ma obawiać się tego, że ktoś taki się znajdzie w internecie i nie mówić o swoim życiu różnorodnych rzeczy, nie próbować doznać jakiegoś katarzis twórczego, nie wiem, ja się z tym nie zgadzam, chociaż rzeczywiście szum wokół Reniferka jest niebotyczny, ale to tylko świadczy o tym, że po prostu Richard Gadd świetnie oddał swoje emocje w tym serialu i tak naprawdę to jest siła tego, co Richard Gadd zrobił. Znaczy paradoksalnie tym, co się wydarzyło w internecie po premierze tego serialu, no to niejako Richard Gadd udowadnia jedną ze swoich puent Reniferka, to znaczy no w pewnym momencie stwierdza, próbuje podpowiedzieć swojej widowni, że no słuchajcie, każdy może się znaleźć w tak wielkim dołku psychicznym, że nawet nie spodziewacie się, w którą stronę to może pójść i jak będziecie reagować na rzeczywistość i potencjalnie każdy z nas może mieć tak duże problemy, że nagle zacznie robić krzywdę innym ze względu na to, że jemu jest źle. Puenta jest oczywiście bardzo śliczna i humanistyczna, aczkolwiek wydaje mi się, że takich osób, które pójdą tak daleko, jak poszła serialowa Marta, jest niewiele. Znaczy w każdym z nas może tkwi pewien potencjał na stalkera, ale na tak wybitnego stalkera jak Marta tkwi potencjał już w niewielu. No ale w każdym z nas można odnaleźć cząstkę Marty. No i to, w jaki sposób niektórzy internauci zareagowali na serial Reniferek, świadczy o tym, że te osoby na pewno mają w sobie cząstkę Marty, jeżeli w sposób obsesyjny zaczęły śledzić, tropić, kto jest tą prawdziwą postacią z życia Richarda Gadda, pomimo próśb samego autora, żeby tego nie robić, ponieważ nie o to chodzi w tym serialu. No to co można prosić w takich sytuacjach, to wiadomo, że i tak ktoś się znajdzie. No po prostu, czy w pewnym sensie jest to ryzyko wliczone w całą tę sytuację, ale ja uważam, że każdy ma prawo, szczególnie jeżeli te miana nie pojawiają się wprost, tylko są jednak zakamuflowane, no to każdy ma prawo do tego, żeby opowiedzieć o swoim życiu, tym bardziej jeżeli jest się osobą, która tak mocno ucierpiała. Aczkolwiek myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów, dlaczego Reniferek stał się tak popularny, ponieważ ma w sobie elementy true crime, czyli bardzo popularnego, lubianego gatunku, zwłaszcza na Netflixie. Ludzie uwielbiają właśnie śledzić opowieści oparte o prawdziwe wydarzenia, jakieś wstrząsające opowieści. No i Reniferek ma tego elementy, no i ten dodatkowy dreszczyk emocji biorący się z tego, że te wydarzenia, które oglądamy na ekranie, miały swoje odwzorowanie w rzeczywistości i te osoby istnieją, no, sprawiało zapewne, że ludzie tym chętniej oglądali ten serial. Także niejako Reniferek tutaj wpisał się po prostu w trendy upodobań publiczności, zwłaszcza Netflixowej. Ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejszy dla tego serialu jest fakt, że ty tutaj wielokrotnie już podkreślasz, że Richard Gadd no, był ofiarą
tych wydarzeń, które oglądamy na ekranie. Był ofiarą stalkingu, był ofiarą wykorzystania seksualnego. Generalnie była to osoba, która w tym konkretnym momencie swojego życia była w bardzo głębokim dołku psychicznym, który trwał wiele lat. No i w ramach takiego oczyszczenia, w ramach takiej terapii, sam twórca, jako właśnie osoba kreatywna, zdecydowała się opowiadać o tym, żeby z jednej strony pomóc sobie, ale też żeby stworzyć z tego sztukę. No i bez wątpienia największą siłą tego serialu jest fakt, z jak obezwładniającą szczerością Richard Gutt przychodzi do nas ze swoją opowieścią. On w wywiadach podkreśla, że tak naprawdę on potrzebował czasu, żeby przetrawić wszystko to, czego doświadczył. Potrzebował kilka lat, żeby to w nim dojrzało, urosło i mogło z tego powstać coś wartościowego. Właśnie potrzebował tego dystansu, żeby móc opowiedzieć tę historię uczciwie, to znaczy przyjrzeć się też swojej postawie. I to jest niezwykłe w tym serialu, że my obserwujemy naszego bohatera, który jest równie antypatyczny jak reszta osób, które robi mu krzywdę. Tak naprawdę w tym serialu moim zdaniem jest jedna pozytywna bohaterka, jest nią Terry, czyli dziewczyna naszego głównego bohatera. To jest osoba wręcz można powiedzieć wyjęta ze świata filmu, to znaczy ze świata znacznie bardziej klarownego pod względem postaw ludzkich, bardziej podzielonego na czerń i biel niż rzeczywistość, w której naprawdę żyjemy. I Richard Gutt, pomimo świadomości, że tworzy serial, tworzy sztukę filmową, ponieważ opowieści filmowe siłą rzeczy są krótkie, więc no nie ma tego czasu na wielki niuans, na wielkie rozbudowanie psychologii bohaterów. A pomimo tego, pomimo iż Reniferek jest też bardzo krótką formą, to jest miniserial złożony z 7 odcinków, każdy z nich trwa nie więcej niż 40 minut, to Richard Gutt postanowił zrobić coś niewyobrażalnego. To znaczy zatrzeć wszelkie wyraźne granice między dobrem a złem, między pozytywnym bohaterem a negatywnym bohaterem. To znaczy antagonistką tego serialu jest Marta, która prześladuje naszego głównego bohatera, ale jednocześnie w każdym odcinku widzimy jej cierpienie i czujemy przede wszystkim dla niej współczucie. Za to nasz główny bohater, który jest ofiarą, który przeżył dużo cierpienia, jednocześnie w każdym odcinku podejmuje takie decyzje, tak się zachowuje, że trudno w pewnych momentach go w ogóle lubić. Też oglądając Reniferka miałam poczucie, że to jest no trochę taki antybohater, który uparcie podejmuje takie decyzje, że z każdym odcinkiem coraz trudniej mi się to oglądało, coraz trudniej patrzyło mi się na tego bohatera. No myślę, że to jest ogromna odwaga napisać swoją postać w taki sposób, żeby z jednej strony odsłonić się jako osoba, która doznała krzywdy, ale z drugiej strony pokazać, że to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane i on jako człowiek ma dużo cech, które mogą sprawiać, że nie musi być koniecznie lubiany przez taką szerszą widownie. I myślę, że to zrobiło ogromne wrażenie na widzach. Na pewno to zrobiło ogromne wrażenie na mnie. Co drugi film określa się mianem dramatu psychologicznego. Co drugi film, który dzieje się współcześnie. Mają niewiele wspólnego z dramatem psychologicznym. Jest to takie określenie o niczym i o wszystkim. Ale jakby stwierdzić, co jest prawdziwym dramatem psychologicznym, to prawdziwym dramatem psychologicznym jest właśnie Reniferek. Dlatego, że nie dokonuje redukcji swoich postaci do jakichś typów, do właśnie postaw dobro, zło. No nie, no to są naprawdę soczyste, wieloznaczne opisy bohaterów. No rzeczywiście najbardziej chwali się, że taki soczysty opis dotyczy głównego
głównego bohatera, a tym głównym bohaterem w rzeczywistości jest również twórca, bo najtrudniej jest dokonać takiej wnikliwej, szczerej, wieloznacznej wiwisekcji samego siebie. Szczególnie jeżeli było się ofiarą przemocy, zauważyć pewne sytuacje, pewne cechy, które sprawiły, że no nie umiał się uwolnić od tej przemocy, że dalej w nią brnął. W przypadku stalkingu jest to pokazane w zasadzie jako takie niemalże rozdwojenie jaźni, że z jednej strony to, co robi mu Marta, jest przerażające, że chce się od tego uwolnić, że Marta nie robi krzywdy tylko jemu, ale również wszystkim ważnym dla niego ludziom dookoła, ale jednocześnie sam fakt, że ktoś go stalkuje, czyli jest nim zafascynowany absolutnie, no to jest coś, dzięki czemu on buduje poczucie własnej wartości, a tego poczucia własnej wartości absolutnie mu brakuje, więc no nie umie działać w sposób jednoznaczny i zdecydowany i być może nawet jest taka hipoteza postawiona, że stalker zawsze znajdzie taką osobę jak Donnie Dunn, czyli taką, która gdzieś podświadomie chce właśnie tego takiego absolutnego docenienia, jakie właśnie bohaterowi daje Marta. Bo przecież bohater nie raz, nie dwa robi takie rzeczy w momentach, w których mógłby to, co się dzieje, jakoś bardziej zdecydowanie odciąć, no to on robi rzeczy, które wręcz nakręcają tę stalkerkę. Tak, i dlatego Reniferka ogląda się wręcz jako takie zaprzeczenie tego, co zazwyczaj wydarza się w takich historiach filmowych. Richard Gadd zresztą jako komik też to, co robił, początkowo nazywał antykomedią. To znaczy nie miał żadnych dowcipów, żadnych przygotowanych monologów, po prostu miał wielkie koncepty, którymi walił w widownię. No i Reniferek jest niejako kontynuacją tego. To znaczy faktycznie oglądając ten serial, wielokrotnie miało się poczucie, no nie no, tego się nie robi w filmach, tego się nie robi w serialach. Ale robi się w życiu. Masz albo głównego bohatera, który jest ofiarą i doznaje krzywdy i nie ma żadnej winy w tym, co go spotyka, albo masz do czynienia z czarnym charakterem, który może ma jakieś swoje wydumane powody, dlaczego robi tą krzywdę, no ale po prostu robi krzywdę, bo jest złym człowiekiem. Tymczasem w serialu ta relacja między Martą a Donim no jest bardzo skomplikowana. Tak naprawdę tych dwoje bohaterów czerpie od siebie, niejako sobie pomaga w tej bardzo toksycznej relacji, ponieważ Marta no, jest zaburzoną osobą. Oglądałam taką analizę tego serialu przez terapeutę amerykańskiego, który ma swój kanał na YouTubie, bardzo dobry, polecam, Psychology in Seattle. I on oczywiście jako terapeuta no, nie podjął się tego, żeby diagnozować Martę w pełni, no bo jako profesjonalista zdaję sobie sprawę z tego, że czegoś takiego po prostu się nie robi, ale oglądając ten serial, raz, że uznał go za wybitny w takim uczciwym portretowaniu konkretnych zaburzonych zachowań oraz zachowań ofiary, ale jednocześnie z tego, co obserwował na ekranie, uznał, że Marta jest narcyzem w takim już dość skrajnym spektrum tego zaburzenia. No i żeby być tym narcyzem, być tak skrajnym narcyzem, sam najpierw musiałeś doznać dużo krzywdy w dzieciństwie, żeby później wyjść na świat jako dorosły, jako tak skrzywdzona, zaburzona jednostka, która po prostu nie potrafi funkcjonować właściwie w społeczeństwie. I widzimy cierpienie tej Marty, jej samotność, jej desperację, żeby znaleźć tą jedną osobę dla siebie. Co jest absolutnie niemożliwe, biorąc pod uwagę, jaką ma postawę wobec innych osób, ale też ten serial jest ciekawy pod względem konwencji, ponieważ no, nasz główny bohater jest komikiem, aspiruje do bycia komikiem i ten serial bywa zabawny, więc oscyluje pomiędzy pewnymi elementami komediowymi, a takim hard dramatem. Szczególnie pod koniec już tego serialu jesteśmy osadzeni w takich bardzo dramatycznych wydarzeniach i
dwie sceny, które najbardziej mnie wzruszyły w tym serialu, to jest rozmowa do niego z rodzicami, kiedy on zwierza im się po latach tak naprawdę z tego wszystkiego, co go dotknęło, i aż mi się łezka zaszkliła wokół, bo to jest naprawdę piękna, taka empatyczna scena. Mam nadzieję, że czy prawdziwego Richarda Gadda też spotkała taka rozmowa z rodzicami. A druga scena, która mnie absolutnie wzruszyła, to jest kiedy główny bohater, mając nagranych 1000 wiadomości od Marty, nagle puszcza sobie jedną z nich i tam jest opowieść o tym, dlaczego ona nazwała go Reniferkiem. No i tam Marta wraca do swojego dzieciństwa i to jest tak dojmująco smutne, no, że trudno nie współczuć tej bohaterce, chociaż absolutnie wiemy, że przez to, co się wydarzyło w jej życiu, teraz ona krzywdzi inne osoby. Niby to jest niezależne od niej, ale to, co jest też ważne, oczywiście nie ma tutaj normalizowania tej przemocy i że no, coś się tam wydarzyło jej w przeszłości, dlatego musimy jej współczuć i wybaczyć. Nie. To jest niezależnie od wszystkiego tak samo straszne, ale jednocześnie możemy poznać cały background tej sytuacji. To samo ma miejsce, jeżeli chodzi o postać głównego bohatera, to znaczy ma wiele zachowań, z którymi możemy się nie zgadzać. Zdajemy sobie sprawę, że sam bohater pod sobą kopie wielki dół i sam niejako sprowadza na siebie tę sytuację, no ale z drugiej strony dzięki temu tym skuteczniej Richardowi Gaddowi udaje się zdjąć wstyd z wszystkich osób doświadczających jakiejś formy przemocy, ponieważ tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, kiedy ktoś nie ma drzwi antywłamaniowych, no, nie świadczy o tym, że zaprasza złodzieja do swojego domu i jeżeli zostanie okradziony, to znaczy, że sam przecież się o to prosił, no bo nie miał najwyższej jakości zamków w swoim domu. No i tak samo powinniśmy podchodzić do ludzi. Jeżeli ktoś jest w jakimś kryzysie psychicznym, w jakimś dużym dołku, no to nie znaczy, że ktoś ma prawo go wykorzystać. Tylko dlatego, bo ten jest w gorszej formie psychicznej i bardziej jest podatny na manipulacje, na wykorzystanie, na jakieś miłe słowa. I wydaje mi się, że ta druga kwestia najbardziej wybrzmiewa w drugiej bardzo toksycznej, traumatycznej relacji, jaką miał nasz główny bohater z Darienem, czyli ważną osobą ze środowiska przemysłu filmowego w Wielkiej Brytanii. I tu nie ma już w sumie psychologizowania za bardzo Dariena. Darien tak. Jawi się jako absolutnie demoniczna postać. Jedyne, co zastanawia, to jak można być tak miłym i nie zauważać, znaczy udawać, że nic się nie wydarzyło. Tak, wydaje mi się, że ten kontrast między wielką empatią dla postaci Marty, a brakiem jakiejkolwiek empatii i zrozumienia dla postawy Dariena wywodzi się z tego, że po prostu mieliśmy tutaj do czynienia z zupełnie inną dynamiką sił. To znaczy Marta była tak samo biedna, w tak samo trudnej sytuacji życiowej jak nasz główny bohater. Myślę, że nasz główny bohater nie czuł przynajmniej początkowo takiego prawdziwego zagrożenia od strony Marty. To nie była osoba, która w jakiś sposób mogła zagrozić chociażby jego pozycji zawodowej. Jeżeli chodzi o Dariena, no to sytuacja była zupełnie inna. Była to osoba znacznie potężniejsza od naszego głównego bohatera, która mamiła go wizją wielkiej kariery, a w zamian za to w pełni wykorzystała i złamała naszego głównego bohatera. Wygląda też na to, że po prostu ta postać działała z pełną świadomością tego, co robi, że to nie był pierwszy raz i że to jest, to, że to był sposób działania Dariena. Co prawda dla Marty to też nie był pierwszy raz, ale ona jakby no, robiła to trochę nieświadomie. Jest pewna różnica jednak między tymi postaciami, jest różnica w portretowaniu tych postaci. W ogóle biorąc pod uwagę fenomen Reniferka, to jak został dobrze przyjęty, jak szeroko jest
komentowany, jak publiczność intensywnie i emocjonalnie zareagowała na ten serial, no to wydaje mi się, że faktycznie Reniferek albo wypełnił jakąś lukę, to znaczy swoją szczerością, albo tak naprawdę jest zwiastunem nowych trendów, nowych potrzeb widzów. To znaczy dla mnie Reniferek jest trochę takim remedium na cancel culture, na tą kulturę anulowania. To znaczy już od kilku lat w świecie internetu żyjemy w takim bardzo spolaryzowanym środowisku z bardzo jasnym podziałem na dobrych i złych. To znaczy ktoś gdzieś cię nagrał albo zrobił screena jakiegoś twojego niewłaściwego komentarza, załóżmy rasistowskiego, i już przestajesz być osobą, tylko jesteś rasistą. Nie jesteś osobą, która kiedyś opowiedziała rasistowski żart, tylko po prostu jesteś rasistą, jesteś podły, złym człowiekiem, nie powinieneś istnieć. I konsekwencją może być nawet to, że stracisz pracę. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak wiele z nas jednak częściowo żyje w tym wirtualnym świecie, no to żyje w takim ciągłym strachu przyznania się do jakiegoś błędu, przyznania się do tego, że czasem ma złe myśli, niewłaściwe myśli, albo zachowuje się w sposób niewłaściwy, ponieważ trochę już powoli żyjemy w takim panoptykonie. Każdy może cię nagrać, może cię wytropić właśnie w tym internecie, wyszukać jakieś rzeczy, o których wolałbyś, żeby się inne osoby nie dowiedziały. No i nagle pojawia się taki Richard Gadd, który właściwie otwiera swoje wnętrzności w taki sposób, o jakim marzyła Marta w serialu, żeby móc komuś tak otworzyć brzuch przez suwak i wejść do tych wnętrzności. No to coś takiego zrobił dla nas Richard Gadd. Powiedział w sposób tak obezwładniająco szczery o każdym swoim zachowaniu, a są momenty, że naprawdę opowiada o rzeczach zawstydzających. Nie wiem, czy ktoś inny odważyłby się na przyznanie do tego, że był moment, że się masturbował do zdjęcia swojej stalkerki. I że to mu przywróciło libido. No to już są rzeczy, które prawdopodobnie podczas procesu sądowego by sprawiły, no, że jesteś skończony jako ofiara. Jak możesz być ofiarą, skoro się masturbowałeś do zdjęć swojej stalkerki? To znaczy, że jednak odpowiadała ci ta relacja. To znaczy, że nie było żadnej twojej krzywdy w tym wszystkim. A Richard Gadd jest właśnie tym człowiekiem, który mówi wszystko, który chce być z nami w pełni szczery. I nagle wszyscy my możemy też wreszcie poczuć się ludźmi, poczuć się pełnymi osobami, które również wielokrotnie postępują w niezrozumiały sposób, które podkopują same siebie, które krzywdzą innych, pomimo iż im zależy na tych osobach. No wszyscy jesteśmy tacy i Richard Gadd nam wreszcie o tym przypomniał w swoim antyserialu. To jest naprawdę antyserial, bo nawet ten koniec nie daje nam żadnej satysfakcji. No właśnie, tak jak powiedziałem, to jest wybitny serial psychologiczny po prostu, a nie antyserial. To jest to, czego powinniśmy oczekiwać, kiedy mówi się o bardzo złożonych, niejednoznacznych portretach psychologicznych, szczerych właśnie, niewydumanych, nieliterackich, nie takich, w których stawiamy na jakiś schemat i się go trzymamy. Nie, no tutaj są same sprzeczne, wielokrotnie bebechy, no przynajmniej dwóch osób przedstawionych w tym serialu i to jest fascynujące, a jednocześnie bardzo prawdziwe i dlatego mówisz, że z Donnym Danem czasem trudno się utożsamiać, czy może inaczej, trudno go lubić, ale właśnie utożsamiać wydaje mi się, że jest nim łatwo. Nawet jeżeli nie zawsze można go lubić, myślę, że każdy jakiś tam element siebie w tym bohaterze odnalazł. Ja myślę, że szczególnie traumatyczne, a zarazem katartyczne jest to dla mężczyzn, którzy mogą czuć się przerażeni, ponieważ ten stalking w stosunku do mężczyzn, myślę, że to jest coś, o czym jeszcze rzadziej się mówi niż stalking wobec kobiet. Tak, to jest kolejny element, który był tym, co spowodowało, że o Reniferku mówi się tak szeroko. To znaczy nie dość, że naszym głównym bohaterem jest mężczyzna, który jest ofiarą kobiety go stalkującej,
to jednocześnie jest ofiarą wykorzystania seksualnego przez innego mężczyznę. Co jak sam Richard Gatz przyznaje, sprawiło, że przez wiele kolejnych lat kwestionował w ogóle swoją męskość. No, ten serial też jest właśnie w znacznym stopniu o tym, czym jest męskość i jak powinniśmy ją definiować. I być może część mężczyzn też dzięki temu serialowi poczuła ulgę. Myślę, że druga część poczuła się też przestraszona tym, co zobaczyła po prostu na ekranie. Ale na pewno to, co zobaczyliśmy na ekranie, dotknęło mężczyzn bardzo, a myślę, że i również kobiety, ponieważ no, choć opowiada to o sprawach, o których rzadziej się opowiada, czyli o sprawach dotyczących wykorzystania mężczyzn, to jednocześnie było nie było, jest to doświadczenie dość uniwersalne. Tak rozpływamy się nad błyskotliwością i talentem Richarda Gadda, ale no, trzeba jednak wspomnieć z imienia i nazwiska o Jessice Gunning, czyli aktorce, która wciela się w postać Marty. Już mówią, że dostanie nagrodę Emmy za rolę drugoplanową. Jest to po prostu fenomen, jest to najnowsze odkrycie filmowe, które no mam nadzieję, że skończy się kolejnymi wybitnymi rolami, ponieważ to, co pokazała Jessica Gunning w tym serialu, jak była prawdziwa w tej roli, jak z jednej strony przerażająca, ale z drugiej strony delikatna, pełna cierpienia, stawała się małą dziewczynką skrzywdzoną przez życie. No niesamowite kolory Jessica Gunning dała tej postaci. Naprawdę jedna z wybitniejszych ról, jakie widziałam ostatnimi czasy. No a wszyscy tutaj się wykazali, jak już pojawili się na ekranie, bo czyż nie był cicho-demoniczny Goodman Hill w roli Dariena? No, był obezwładniająco przerażający w tym swoim spokoju, jaki wykazywał. Także po prostu świetna jest tutaj obsada. Niewątpliwie osoba, która miała szansę zagrać rolę Marty, miała szansę wykazać się najbardziej, ponieważ no było nie było, jest to taka najbarwniejsza rola i Jessica Gunning podołała w dwój albo w trójnasób temu, co miała zrobić, dlatego pewnie rzeczywiście te nagrody spłyną na nią szeroką rzeką. Myślę, że z naszej strony temat został wyczerpany. Czekamy na wasze wrażenia po tym serialu, ponieważ zakładamy, że chociażby ciekawość was zaprowadziła do tego, żeby zerknąć na Reniferka. No, naszym zdaniem faktycznie wręcz można być dumnym z tego, że właśnie taki serial zdobył tak globalne zainteresowanie, aczkolwiek no tutaj można kwestionować intencje niektórych ludzi. No tak zawsze jest, że niestety nie wszyscy oglądają z odpowiednimi intencjami pewne rzeczy. Czy jednak też nie chodziło w dużej większości o takie niezdrowe zainteresowanie tematem i prawdziwymi wydarzeniami. To też się niestety zdarza. Czekamy na wasze komentarze, a my przypominamy, że mamy Patronite'a. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Jankowi, Marcie i Konradowi. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!